W najbliższym numerze tygodnika Siedleckiego piszemy między innymi o niebezpiecznych odpadach medycznych, które zamiast do utylizacji trafiły do kilku miejsc na terenie powiatu Siedleckiego, gdzie były magazynowane. Tym śmiertelnie niebezpiecznym dla ludzi i środowiska procederem trudnił się 42-letni mężczyzna. Więcej o kulisach tej sprawy i skali zagrożenia w tekście Zaraza w magazynie. Przed sądem rejonowym w Sokołowie Podlaskim toczy się proces karny przeciwko dwójce ginekologów oskarżonych o nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka. Powołani biegli wskazują na wiele nieprawidłowości. Jak doszło do tej rodzinnej tragedii i czy wystąpił błąd w sztuce lekarskiej, przeczytacie w artykule Justyny Pycki, biegli wskazują na błędy. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Garwolinie domaga się 280 tysięcy zł od Miejscowego Urzędu Miasta. Problem w tym, że burmistrz miasta Tadeusz Mikulski jest jednocześnie właścicielem Garwolińskiego Pewiku. Jak doszło do tej kuriozalnej sytuacji? Czy burmistrz wypłaci pieniądze swojej spółce? Więcej na ten temat w artykule Justyny Janusz Burmistrz w rozkroku. Mieszkańcy ulicy Kilińskiego w Siedlcach domagają się zmiany lokalizacji tunelu mającego połączyć centrum miasta z dzielnicą południową. Co budzi ich obawy i czy budowa tunelu jest zagrożona? O sytuacji przeczytacie w tekście Marioli Zaczyńskiej, nie tą ulicą. Czy nowe łosickie rondo zostanie nazwane imieniem bohaterów basenu narodowego? Z takim pomysłem wyszli internauci, którzy domagają się uhonorowania bohaterów piłkarskiego incydentu z 16 października. Jak do całej sprawy odnoszą się łosickie władze, dowiecie się z tekstu Mileny Celińskiej.